Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. Ostatnia gra z serii Pac-Man. Gra nazywa się Pac-Mania, wydana przez firmę Namco. Gra pochodzi z 1987 roku. Jest to nic innego jak Pac-Man, tylko że w wersji takiej, jak widzimy tutaj na demku 3D. Z tego co zauważyłem, to plusem jest to, że można przeskakiwać. Tylko właśnie nie wiem, czy można przeskakiwać przez te przeszkody, które tam są, czyli przez ten labirynt, czy można również przeskakiwać przez te ośmiorniczki. Zaraz może zobaczymy na tym demku, uda nam się to dostrzec. No nie, nie pokazali tutaj. No nic, dobrze. Wrzucamy w takim razie trzy kredyty. Trzy kredyty mamy wrzucone i zaczynamy, słuchajcie, grę. Start! O proszę. Możemy sobie wybrać, skąd chcemy zaczynać nawet. Patrzcie. Tego jeszcze nie było. No dobra, zaczynamy od tego. O, inna muzyczka jest. O, łatwiejsze. Łatwiejsza, łatwiejsza jest. A czym się skacze? O, tym się skacze. Już wiem, czym się skacze. O. O, pięknie. Dobra. Oj, chciałem przeskoczyć przez nią. Chciałem właśnie zobaczyć, czy to się uda, słuchajcie. A, tu mam tylko trzy życia. Patrzcie, trzy życia są tylko. A tam było 5. Oj, nie, nie udało się znowuż. Chciałem też przeskoczyć właśnie tu, zobaczyć, czy to wyda ten numer i się niestety nie udało. No także niestety... Nie, no czekajcie, coś jest nie tak. Próbuję skakać, a to mi kurczę nie skacze. No dlaczego? A, myślałem, że będzie może kontynuacja, ale ta kontynuacja była jakaś taka... Nie, no nie skacze. O, patrzcie. Przeskoczyłem przez jedno, ale drugi mnie dorwało. No dobra. Próbujemy. Dobra, góra. No nie! Oj! Zahaczyłem, za późno wyskoczyłem. No dobra, no to nie ma co się rozczulać. Trzeba się po prostu wczuć w tą grę. Dobra, teraz dojedziemy to towarzystwo. Patrzcie. Nie! Nie w tą stronę poszło, co chciałem. No niestety. Wiem, pewnie wpisu też nie będzie. Nie ma. No ale dalej, daję continue. I co? I to nie ten? Nie ma continue? W początku zresztą daną planszę, to coś jest nie halo. O, owocka. Ładnie. I tu jest dłużej, widzicie. Oj, nie. No, jakiś special item był. Nie założyłem, co to było. Oj. O, jest special item. Fruit, dobra. Oj! A nie, zdużyłem, dałem radę. Słuchajcie. O, muzyczka się zmieniła. Nie! Nie! O! Chodźcie, chodźcie, chodźcie do tatusia, chodźcie do tatusia. To ja was zaraz załatwię. O, widzicie? Jakieś tam mądre były? 1600 i pięknie. No. Nie! Wkurzona ta, patrzcie, jak wkurzona, jakie ma oczy. I leci za mną, patrzcie. A!
Nie no, ta gra mi się bardziej podoba, zdecydowanie. Tam to było raz, że za trudne. Jest! Super, słyszycie brawa? Lecimy dalej. O, tu całe stado mu nie goni. No dobra. O, nie. Nie o to nam chodziło. Oj, nie! Nie! Dobra. Musimy się bardziej skupić. O! Goni mnie, goni. Nie! Dobra, uciekamy. Nie, no to już mnie miały. To już było przerąbana sytuacja. O, mam wpis, patrzcie. G. E. L. No. Mam wpisik. Dobra, kredycik wrzucamy. A z 5 wrzucimy kredycików. Dobra, i lecimy. Tylko nie bardzo wiem, na czym polega to kontynuowanie, słuchajcie. Przecież w dalszym ciągu mam w tej chwili z powrotem od początku punktację. I co to za kontynuowanie? A nie. Nie bardzo rozumiem, o co w tym kontynuowaniu chodzi. No nic, coś mi widzę, tutaj obraz skacze. Ale to jest niestety, słuchajcie, emulator tylko, więc tu się różne dziwne, mniej lub bardziej przewidziane rzeczy, oj nie, mogą dziać niestety. A raczej mniej przewidziane. Special item, dobra. Co tu mamy za special? Jakaś... Nie wiem, co to jest. O! Szybko zakończyłem tym razem, słuchajcie. Czym tu kontynuować? No przecież jak wciskam, to nie. To nie. No nie wiem. O! Oj nie. Nie udało się. Dobra. O, wyskakałem se. Dobra, wiem. Widzę, znaczy się. Nie! Tutaj, tu... Nie, no chciałem w bok skręcić. A, poszedł na dół. Koniec. Koniec filma. Kurczę, czym to można kontynuować? Słuchajcie, naprawdę nie wiem. No nie wiem. Może gdybym to w sensie jest tym, że kontynuacja planszy danej może. O, ładnie tu mi poszło. Wszystkich załatwiłem. Wszystkie ośmiorniczki załatwiłem. Oj! Teraz one załatwiły mnie. Ale punktów napykałem. Ładnie. Pis czuję będzie. Dobra. Tutaj niestety zdupcyłem troszeczkę, jak gdyby. No nie, 1600 mam. No nie. Nie udało się. Widzę. Oj nie. Ostatnie życie. Oj nie.
Nie, to nie, to nie, to nie, to nie o to mi chodziło. Oj! No nie. Mogłem przeskoczyć, ale tu się zgapiłem akurat. O, ciekawe, czy wpisik będzie, poproszę wpisik. Nie ma wpisiku? No to ja się tak nie bawię. Nie było wpisiku, słuchajcie. A myślałem, że będzie. Dobra. Nie! 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 Chcę mnie zeżreć. Nie! 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 Tak niewiele brakowało. Dobra. Dobra, owocek. Ładnie. Nie no, to już teraz to jest po... wy... O, teraz ja od tyłu znowu, że... Nie w tą stronę. Dobra. No nie. Znowu mnie zatwiły. See you. Będzie w pisiku, czy nie będzie w pisiku? Nie będzie w pisiku. No dobrze, ostatnie życie. Znaczy ostatni kredyt. A żyć to mamy 3. O! Znowu zdupcyłem. Znowu zdupcyłem, no ale nic, bywa tak. No i co? Ładnie, ładnie. Ładnie. Nie uciekniecie mi. Dobra. Pożarte towarzystwo. Oj nie. Tego nie chciałem. Ale 8460 punktów, więc może wpisik będzie. Zobaczymy, jak mi tym razem pójdzie. Nie. Ostatnie życie. No nic, mówi się trudno. Mówi się trudno, żyje się dalej. Mniej więcej widzicie, jak ta gra wygląda. Wydaje mi się, że z wszystkich tych części Pac-Man, Pac-Man Plus i Pac-Mania, to ta Pac-Mania jest najfajniejsza. Wolniej ta gra troszeczkę przebiega, jak pewnie żeście też zauważyli w stosunku do Pac-Mana tego oryginalnego. No powstała w sumie najpóźniej, bo w 87 roku. No ale chyba jest najfajniejsza. Można na początku wybrać sobie, jak pewnie widzieliście, planszę labiryntu, od której chcemy zaczynać. No i tutaj, tak jak na tym demku nam pokazuje, jest możliwość, kiedy mamy z naprzeciwka jedną tylko ośmiorniczkę, przeskoczenia jej. Możemy też przeskakiwać te duże kuleczki, jeżeli nie chcemy w danym momencie jeść, tylko na przykład zostawić sobie na później. To też jest jakaś fajna opcja, fajny pomysł. Także... No gra fajniejsza od poprzedników, zdecydowanie. Dobrze, dzięki w takim razie za wspólne granie, wspólne oglądanie. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Cześć!